Witajcie moi drodzy, jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Dawno mnie nie było, ale jestem, żyję i mam się nieźle. I dlatego kolejna petarda na kanale moi drodzy, czyli pierwszy handheld od Atari. Wielu mogłoby twierdzić, że Lynx jest pierwszym handheldem od Atari. Otóż nie moi drodzy. Mamy konsolę, która nazywa się Atari Touch Me. Konsolę to może za dużo powiedziane, ale gierkę handhelda. Atari Touch Me dla od 1 do 3 graczy od 7 roku życia do adult, czyli do dorosłości, więc nie ma problemu. Macie tutaj 3 gry w jednym, wszystko macie opisane, przytrzymam tak, abyście sobie mogli przeczytać na spokojnie, oczywiście zatrzymacie sobie filmik. A ja lecę dalej z tym pudełeczkiem, z tą prezentacją, troszkę jest wygięte niestety, ale co jest ciekawego odnośnie tej konsoli. Ciekawostką jest to, że jest to, jak już powiedziałem, pierwsza konsola od Atari, która była w sprzedaży tylko i wyłącznie w USA, niestety, tak mi się przynajmniej wydaje. Patrzcie na rok, 1978, Sunnyvale, czyli Atari Incorporated, Sunnyvale, ale oczywiście wyprodukowane na Taiwan, w Tajwanie. Więc tak wygląda pudełeczko konsoli Atari Touch Me. Zobaczmy, co jest w środku. Oczywiście tutaj korzystając z okazji chciałbym podziękować Chrisowi, czyli Retroholikowi, który mi pomógł ściągnąć ze Stanów tę konsolę, ponieważ ona została zakupiona w USA przez eBaya. Bardzo serdecznie dziękuję. Zaraz jeszcze jakieś papierologia. Dobrze, położymy, może to tak zrobimy. Położymy sobie tutaj. A tutaj przejrzymy sobie po prostu papierologię. Atari Incorporated, Toys and Games, Consumer Division, jakaś karta rejestracyjna i gwarancyjna. Mamy oczywiście drugą, troszkę wygięty róg, Instruction Manual, czyli pełna instrukcja, co i jak, czyli FAQ, jak to było. Proszę, i tak wygląda. Tak wygląda tył, można sobie zatrzymać, można sobie popatrzeć. Czyli jest to zestaw, jak wiecie, kompletny, czyli taki jak Kusok lubi. Zaraz to może, żeby nie zasłaniać pudełeczka. A tutaj w takim zmyślnym kartoniku jest nasza konsola. Jest nasza konsola. Moi drodzy, teraz przyjrzyjmy się samej konsoli. Konsola ma Start, Last, Height, Skill. Tutaj ma 4 przyciski. Tutaj macie tylną, nie wiem jak to powiedzieć, tabliczkę znamionową chyba. Tu wchodzi, moi drodzy, dla ciekawskich, bateryjka 9-woltowa standardowa, już jest wsadzona. I teraz może sobie zagramy, powiem o co chodzi w tej gierce. Konsolka się załącza, startujemy. Skill może być. A może być last. Zaraz, trzy sekunda. O, jest skill, pyk, jedziemy. O to chodzi w tej gierce, moi drodzy. Powtarzamy. Pamięciowa gra. Chyba sobie bardzo prosty poziom wziąłem. Dobra, chyba sobie za prosty poziom wziąłem trudności. Czekajcie. Sekunda, wyłączę ją i włączę, bo to było zbyt proste. Zaraz. Nie, jeszcze raz. Pozwolimy, bo to niestety tak jest, że muszą się kondensatory rozładować. Stara. Chyba, że jeszcze można przeskilować. Nie. Jeszcze raz, moi drodzy. Trzeba zrobić niestety inny myk. Startujemy. O, i to jest nasz skill. Poczekaj, a samo się przyłączyło, więc jedziemy.
Pamięciówka, Simon Says, nie? Powinno to być jeszcze dupnięcie prądem. Dupnięcie prądem za to powinno być, bo było ekstra. Źle znowu. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Także lecimy, coraz trudniej. Także, moi drodzy, nie będę już dalej tłumaczył. Doskonale zdajecie sobie sprawę, tutaj jest high score, czyli 6. Doskonale sobie tutaj widzicie, zdajecie sobie sprawę, jak wygląda gra. Przełączanie na jednego, dwóch bądź chyba trzech graczy, o ile się nie mylę. Ale mogę się mylić, to sobie sprawdzicie w instrukcji, ponieważ przytrzymałem ją odpowiednio długo. Więc tak wygląda Atari Touch Me. Zdecydowanie bardzo piękny egzemplarz, popatrzcie, szybka, nieporysowana. Bardzo piękny egzemplarz kolekcjonerski. Oczywiście u mnie, w mojej kolekcji, czyli pierwszy handheld od Atari. Co ciekawe, nie mam jeszcze w kolekcji ani jednego Lynxa, więc może kiedyś obydwie wersje Lynxa uda się zdobyć. Tymczasem, moi drodzy, żegnam się z Wami. Ja, moje Atari Touch Me. Trzymajcie się. Bye bye. Cześć.